witam zgromadzonych gości oraz przybyłych na dzisiejszą imprezę miłośników folkloru. Przeżywamy 12 przegląd kapeli zespołów ludowych w Berezie. W ubiegłym roku obchodziliśmy jubileusz. Mieliśmy 15 lat, a dzisiaj już 16. I zapraszamy tak zawsze, zwykle, na początku to było mniej tych zespołów, a teraz to tak około 20. No nie wszyscy potwierdzają, różnie to bywa. Dzisiaj z tego, co już mówimy, to 17 zespołów powinno być. Zespoły przyjeżdżają nie tylko z gminy Międzyrzec-Podlaski, tych jest 6, ale przyjeżdżają i z innych gmin. Nasz zespół powstał w 2001 roku przy Kole Gospodyń Wiejskich. No bo pani przewodnicząca Teresa Zofia Byczyk, przewodnicząca Koła Gospodyń, powiedziała tak: no dobrze, gotujemy, pieczemy, to może pośpiewamy. No i tak się zaczęło. I pierwszy ich taki udział to był w Dożynkach. I wtedy no, dziewczyny uwiły piękny wieniec. Skąd się wzięła nazwa, prawda? Niosą ten wieniec, ludzie zachwyceni, jaki piękny wieniec. Ale ktoś tam, jakiś pan krzyczy, ale jakie baby go niosą. No i tak zostały te ale baby. Bardzo nas to cieszy, że na zaproszenie zespołu Alebaby z Berezy, bodajże chyba z 20 zespołów, dzisiaj będziemy gościć w gminie Międzyrzec Podlaski w miejscowości Bereza. Jest to coś niezwykłego. Z jednej strony dlatego, że te zespoły kultywują tradycję, kulturę ludową, kulturę Podlasia, kulturę ziemi międzyrzeckiej, ale pięknym tym elementem jest ta wzajemna wymiana doświadczeń, tak, które niosą ze sobą zespoły ludowe z różnych stron, nie tylko powiatu bielskiego, ale też powiatu radzyńskiego, łukowskiego i powiatów ościennych. Myślę, że jest to taki dzisiejszy dzień deszczowy moment, aby się troszkę zatrzymać, pobyć sobą, a później też potańczyć, pobawić się. Jest to potrzebne, tym bardziej, że większość tych zespołów to już szacowne panie, które wyniosły z domów rodzinnych tą miłość do ziemi, miłość do kultury ludowej, a teraz przekazują ją młodszym pokoleniom.